STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Środa, 1 września, godzina 19, tym razem 30, nie 20. Witamy Państwa serdecznie, Emil Kamiński, a moim gościem jest nasz najnowszy zawodnik, zawodnik, który wczoraj podpisał kontrakt z Jagiellonią Białystok, Michał Żyro. Cześć Michał. Dobry wieczór. Michał, miło nam Ciebie gościć tutaj w Studiu Słoneczna. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia z pobytu w Białymstoku? Z tego co wiem, bywałeś w naszym mieście do tej pory tylko jako zawodnik drużyn, które rywalizowały przeciwko Jagiellonii na poziomie ekstraklasy. No zgadza się, tak prywatnie nie odwiedziłem nigdy tego miasta. Trochę dziwne, bo mimo wszystko jednak Warszawa czy Piaseczno od Białegostoku aż tak bardzo oddalone nie są. Zgadza się, ale bliżej mi może tutaj do Mazur, gdzie również jest bardzo blisko stąd, więc na pewno jest to ciekawy skraj Polski. I bardzo ładne miasto. Byłem tutaj jeszcze przed podpisaniem kontraktu na krótkim spacerze. Bardzo mi się podobało. Wiele jeszcze nie zwiedziłem. Mam nadzieję, że przez ten pierwszy rok, może drugi, uda się coś fajnego zobaczyć. Ale tak jak mówię, piłka jest najważniejsza i tutaj skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Wczoraj, Michał, jak jeszcze rozmawialiśmy, mówiłeś, że nie widziałeś jeszcze ani bazy, stadion też na takiej zasadzie odwiedziłeś jako zawodnik. Dzisiaj była okazja, żeby przede wszystkim tę bazę zobaczyć. Jakie są Twoje wrażenia? No naprawdę, byłem pod dużym wrażeniem. Jest wszystko, czego zawodnik potrzebuje. Nic, tylko trenować i grać. Jestem bardzo zadowolony, że tu trafiłem, bo widziałem też wiele i cieszę się, że te warunki tutaj dla piłkarzy stoją na najwyższym poziomie. Z takich twarzy znanych Tobie, mam wrażenie, że jedyną osobą, która teoretycznie może Cię wprowadzać do szatni, do drużyny, jest Michał Pazdan, z którym przez pół roku występowałeś razem w jednym zespole. Tak, Michała znam dobrze. Ostatnio na wakacjach się również spontanicznie spotkaliśmy, więc na pewno on pomoże mi wdrożyć się w drużynę, ale myślę, że te pierwsze dwa dni wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że z każdym złapię dobry kontakt i będę dobrze się tutaj czuł razem ze swoją rodziną. Okej, dobrze. Mamy trochę pytań, które przyszły do Was. Przyszedł również obiad dla Michała, tak więc oczywiście formuła programu jest bardzo luźna, tak więc pozwólcie oczywiście, że Michał sobie co nieco zje, ponieważ jest bezpośrednio po treningu, a nawet po dwóch treningach, tak, które dzisiaj miały miejsce. Okej, w porządku, więc po kolei, żeby to nam żadne pytanie nie uciekło. Najpierw będę posiłkował się pytaniami, które spłynęły na nasze kanały social mediowe. Pierwsze pytanie, dlaczego odszedłeś z Piasta Gliwice? Ze względu na ambicje, ze względu na to, żeby grać cały czas i iść do przodu. Nie wyganiali mnie z tego klubu, ale powiedzieli, że nie mogą zagwarantować jednak regularnej gry w tym krótkim na razie okresie, bo ściągnęli dwóch napastników. No i jakby będą skorzystać z ich usług. Dlatego tutaj szybki telefon do mojej agencji, która spisała się na medal, jak i również osoba trenera Mamrota, który przekonał mnie, żebym wybrał Jagiellonię. I na dzisiaj uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry ruch i będę tutaj na pewno szczęśliwy. W Gliwicach przez jakiś czas, nie powiem, że krótki, miałeś okazję trenować wspólnie z białostoczaninem Damianem Kądziorem. Czy z nim również rozmawiałeś o klubie, ale także przede wszystkim o mieście samym, bo na pewno myślę, że mógłby Ci jakiś wskazówek udzielić. Tak, oczywiście rozmawiałem z Damianem, ucieszył się, powiedział, że Białystok piękne miasto. I mówił o otoczce jakby klubu. Wiadomo, że piłka nożna w Polsce jest tym ulubionym sportem i tutaj w mieście również jest to rozrywka numer jeden.
więc liczę na wielu kibiców na stadionie. I Damian mi o tym opowiadał, że jakby fanatycy Jagiellonii są bardzo żywiołowi, oczekują zawsze zwycięstw, zaangażowania i jestem na to gotowy. Ale również mówił o bazie, która powstała. Sam jakby, tak jak wcześniej mówiłem, już to poznałem i widzę, że te słowa to nie poszły na marne, że jednak jest ten top, jeżeli chodzi o to, czego potrzebujemy. Nie byłeś zawiedziony tym, że do Gliwic sprowadzono dwóch napastników po odejściu Kuby Świerczoka, bo wiadomo, w ubiegłym sezonie, trzeba przyznać, Świerczok wykręcił kosmiczne liczby, zapracował sobie na wyjazd na Euro, oczywiście korzystając przy okazji z pecha Arka Milika czy Krzysztofa Piątka. Natomiast czy nie rodziła się w tobie taka trochę złość? Kurde, no mimo wszystko jestem tym pierwszym do wejścia napastnikiem. Wiadomo, Świerczoka w takiej formie ciężko byłoby zluzować, ale czy miałeś takie myśli, że teraz będzie mój czas? Oczywiście, że tak było, szczególnie po tym, jak wyjechał i miałem jeszcze w tamtym sezonie rozmowę z trenerem Fornalikiem, który jasno powiedział mi jakąś tam hierarchię w drużynie, gdzie Kuba będzie jedynką i ja będę naciskał go z każdego dnia, ale on będzie na razie pierwszym wyborem. Były spotkania, gdzie naprawdę te zmiany moje wprowadzały dużo zamętu i były asysty i gole. I tamten sezon uważam na minuty, które spędziłem na boisku, byłem jednym z lepszych zawodników w klasyfikacji w całej Ekstraklasie i wiem o tym, że tak było. I tutaj no nie można też Kubie nic zarzucić, bo grał bardzo dobrze, zasłużył na to powołanie, ale czasami dziwiłem się i bolało mnie to, że nie zagraliśmy nigdy razem, bo jesteśmy innymi zawodnikami, o innych możliwościach. Patrząc na moją historię, grałem również w pomocy, gdzie tych asyst miałem bardzo dużo i mogliśmy, kurczę, połączyć jakby swoje siły i jeszcze więcej dać Piastowi razem, więc niestety taka była decyzja trenera, że nie widział nas razem w drużynie, a jakby sami rozmawiając ze sobą również złapaliśmy taki flow, że moglibyśmy razem ze sobą grać, a nie tylko konkurować, jeżeli chodzi o występy w pierwszej jedenastce. No ale wyszło jak wyszło, to już jest historia, teraz trzeba patrzeć, Kuba jest w innym miejscu, jestem w innym miejscu i mamy swoje historie. Właśnie, ja pamiętam, że były takie pojedyncze mecze, szczególnie w Lidze Europy, kiedy Piast jeszcze walczył w tym dosyć dziwnym sezonie covidowym, kiedy o awansie decydował tylko jeden mecz, kiedy rywalizowaliście z drużynami z Białorusi, bodajże Dynamo Moskwa, Dynamo Mińsk, przepraszam, oczywiście, tak. Czy z Hartbergerem Austriackim. Tam, z tego co pamiętam, dobrze się uzupełniałeś z Kubą. Mieliście, bodajże chyba wtedy w Lidze Europy miałeś chyba bramkę i dwie asysty, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. W pierwszym meczu swoim dałem asystę Kubie, wygraliśmy bodajże 3-1 to spotkanie i właśnie to były takie impulsy, które mi się również podobały, że może możemy wystąpić razem w kolejnych spotkaniach. Później, tak jak mówisz, z Harbergerem również strzeliłem takiego, można powiedzieć, decydującego gola, gdzie przeszliśmy dalej. No i później mecz z Kopenhagą, który pamiętam, wyglądał w pierwszej połowie średnio, ale w drugiej przycisnęliśmy ich. Również wszedłem, również mogliśmy zdobyć bramkę, może właśnie troszkę za późno, ale to już nie zmienimy tego. To były decyzje trenera. I tak jak mówię, troszeczkę żałuję, że razem nie graliśmy z Kubą, bo moglibyśmy stworzyć fajny ofensywny duet. Czy po ostatniej kolejce ubiegłego sezonu był żal, bo z tego co pamiętam, przed ostatnią kolejką byliście na miejscu pucharowym z Piastem. Ta ostatnia kolejka, przyjeżdża do was Wisła Kraków, która jest w dolnych rejonach tabeli, która już o nic nie gra. No i wydaje się, że wy jesteście faworytem, że graliście u siebie. No kończy się tą bolesną porażką, która ostatecznie wyrzuciła Piasta poza puchary. Zgadza się. Tam również nietrafiony karny przez Kubę niestety, który ten element wypracował naprawdę dobrze, bo na treningach pracował, żeby umieścić piłkę w siatce za każdym razem. Ja akurat w ten mecz spędziłem na trybunach, bo dostałem głupią kartkę w poprzednim meczu z Rakowem i niestety nie mogłem pomóc drużynie.
No dobrze, tutaj mówiliśmy trochę o współpracy z Kubą Świerczokiem. Pytanie z czatu. Jak widzisz swoją współpracę z Jesusem i Mazem? Oczywiście najpierw musisz walczyć miejsce w składzie, bo wbrew pozorom taką konkurencję jest dosyć spora. Jest to Porkiewicz, jest Bida, jest Andrzej Trubecha, jesteś w tej chwili także również ty, czyli tak na szybko licząc czterech napastników do gry. A wiadomo, że Jesus przy obecnej swojej dyspozycji, no to można powiedzieć chyba trener od niego zaczyna ustawianie składu. No tak, wszyscy znamy Jesusa, ja śledzę dość teraz od początku sezonu Ekstraklasę i oglądam te mecze, widziałem jak Jagiellonia wygląda. I tak jak wcześniej powiedziałem, po rozmowie z trenerem i jakiejś tam wewnętrznej swojej też analizie, ten duet z Imazem również mogę stworzyć. I tutaj trener Mamrot również tak delikatnie zasugerował, czy tam zachęcił mnie, że tutaj właśnie z Hiszpanem mogę stworzyć fajny duet, możemy się uzupełniać. Dlatego nic innego jak teraz ciężko trenować, rozmawiać ze sobą, złapać jakieś automatyzmy i po prostu wyjść na boisko i grać to co chcemy. A jak oczywiście na razie masz ze sobą bodajże 2 czy 3 treningi z pierwszą drużyną. Jak oceniasz potencjał swoich konkurentów do grania? Bartek Bida, Andrzej Trubecha czy Krzysiek Toporkiewicz? O, nie mówmy o konkurencji. Ciężko tak po paru dniach mówić o umiejętnościach i też nie wypada, żebym cokolwiek mówił. My gramy w jednej drużynie. Myślę, że przede wszystkim liczy się komfort trenera, aby miał wybór tych napastników, żeby każdy był wartością dodaną. Wiadomo, że tych sytuacji kreujemy bardzo dużo jako Jagiellonia i w wielu spotkaniach powinniśmy strzelić więcej niż jedną bramkę. I dążymy do tego, widzę od początku, od tych 2 dni, gdzie miałem 3 treningi, teraz mamy duży nacisk na to zdobywanie i poprawę skuteczności, na zdobywanie bramek i poprawę skuteczności. Więc nic, tylko tak jak mówię, pracować i wierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda i na pewno te bramki przyjdą. Michał, takie pytanie jest, bo od bodajże sezonu 18-19 każdy sezon rozpoczynasz w innym klubie Ekstraklasy, albo inaczej, jesteś w innym klubie Ekstraklasy. Była najpierw Pogoń Szczecin, potem była Korona Kielce, potem było Stal Mielec, później dzięki Stali trafiłeś do Piasta Gliwice, teraz jest Jagiellonia. Czy liczysz na takie ustabilizowanie się, żeby za rok znowu sobie nie szukać kolejnego klubu? Myślę, że tak, zgadza się. Wiadomo, że losy piłkarskie są różne. Ale wpadłem w taki zły moment po powrocie z Anglii, gdzie myślę, nie było takiego planu, jeżeli chodzi o dalsze moje kroki. Od Stali Mielec związałem się z ludźmi, którzy pokazali mi tą drogę i którym ufam. I tak jak mówię, przez dobrą grę w Mielcu Piast podał mi rękę i mogłem wrócić do Ekstraklasy, ale przez dalej swoje ambicje, tak jak powiedziałem, dobrym poprzednim sezonie, gdzie tych minut miałem mało, te statystyki wyglądały dobrze, zdecydowałem się tutaj na Jagiellonię, bo chcę grać i wiem, że stać mnie na dużo. I po to tutaj jestem, żeby zdobywać bramki i pomóc zespołowi. A jak oceniasz dzisiaj takie ambicje kibiców Jagiellonii? Wiadomo, że był taki okres takich tłustych lat, gdzie było 3. miejsce, były 2 wicemistrzostwa, był finał Pucharu Polski i w ocenie takiej powszechnej 8. czy 9. miejsce dzisiaj jest powszechnie uznawane jako za niepowodzenie. Jasne. Myślę, że to jest frazes, ale każdy kolejny mecz jest najważniejszy. Mamy teraz tą przerwę na reprezentację, gdzie ja się muszę dotrzeć z zespołem. Musimy już niedługo myśleć o meczu ze Stalą Mielec. Wiemy, co musimy poprawić. Na pewno analiza meczu z Wartą jeszcze przed nami. I pracujemy nad tą poprawą skuteczności. I każdy, myślę, najbliższy mecz jest najważniejszy i w pewnym momencie, myślę, usiądziemy i porozmawiamy o co walczymy.
Więc zobaczymy, jak to będzie. No na pewno jak żadnych deklaracji z mojej strony dzisiaj nie usłyszycie, bo ponieważ również poznaję zespół, poznaję klub i myślę, że troszeczkę czasu mi to zajmie. No właśnie, Stal Mielec, rywal dla ciebie podwójnie szczególny. Raz, że tam odbudowałeś się po tych nieudanych przygodach z Koroną czy z Pogonią Szczecin, a z drugiej strony będziesz rywalizował prawdopodobnie, jeżeli oczywiście ty wejdziesz na boisko, ze swoim bratem, z Mateuszem, który jest od ciebie o 6 lat młodszy. Czy już przyszło wam kiedykolwiek rywalizować ze sobą na poziomie seniorskim? Tak, graliśmy już raz ze sobą, udało mi się tam zdobyć bramkę, niestety po szalonym meczu przegraliśmy 3-2. Wtedy to był ten okres, gdzie graliśmy dobrą piłkę w Piaście, ale jednak wracaliśmy na tarczy, kurczę, do domu i nie mogliśmy jakby zdobyć tych 3 punktów, więc albo remisowaliśmy, albo przegrywaliśmy. A z bratem, to wiadomo, jak z bratem. Przed meczem na pewno porozmawiamy i po meczu, ale na boisku każdy chce wygrać. Mam nadzieję, że na siebie wpadniemy i będziemy męsko rywalizować razem, nikt nie będzie odpuszczał. Czyli nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla młodszego braciszka? Nie. I Mati o tym doskonale wie i ja również wiem, że z jego strony również idziemy na całość zawsze. Okej, czyli to, co, jak to się mówi, to, co mi się lubią najbardziej. Właśnie. Po tym transferze pojawiła się dosyć duża fala krytyki, głównie w social mediach, pod tytułem, że no jesteś nieskuteczny, że tylko 5 goli po powrocie z Anglii. Oczywiście mowa o ekstraklasie, bo nie wiem, dlaczego nie są wliczane te bramki ze Stali. Jak oceniasz ty sam osobiście swoją własną formę? Czy uważasz, że potrzebujesz jeszcze trochę czasu, żeby dojść do swojego topu? Czy uważasz, że na dzisiaj jesteś na tyle gotowy, że w meczu ze Stalą wchodzisz od pierwszej minuty i jesteś tą wartością dodaną, o której mówiłeś w rozmowie z nami po podpisaniu kontraktu? Oczywiście, mam nadzieję, że tak będzie. Fajny okres trafiłem, gdzie, tak jak mówię, mogę poznać teraz zespół przez te 2 tygodnie bez meczu ligowego, co na pewno mi pomoże. I od pierwszego meczu również chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Spójrzmy na przykład na transfer Piaseckiego, który w Mielcu był bodajże na 1-2 treningach, zagrał w pierwszym składzie ostatnio z Górnikiem Łęczna i zdobył już w 3 minucie bramkę, więc nie ma niestety tej zależności, czy zawodnik trenuje dłużej, czy krócej. Wiadomo, że w środku obrony, czy w środku pomocy są to pozycje, gdzie musisz jednak znać drugiego zawodnika, drużynę i mieć tą stabilizację. W ataku jednak masz tą dowolność i możesz pokazać jakby swoją inwencję, wprowadzić jakieś swoje niekonwencjonalne zagrania. Więc tutaj w zależności, czego trener będzie ode mnie oczekiwał, to będę robił. Michał, może cofniemy się troszeczkę w czasie, może nawet nie troszeczkę, tylko dosyć mocno cofniemy się w czasie, jakieś 12 lat. Jest listopad, 2009 rok, ty jesteś kilka miesięcy po wywalczeniu srebrnego medalu Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, mecz derbowy, derby Warszawy i w 80. tam w którejś minucie trener Jan Urban wprowadza cię na boisko. Jest to twój debiut w Ekstraklasie. Dzisiaj masz już lat 28, prawie 29, bo we wrześniu, czyli już w tym miesiącu będziesz obchodził swoje urodziny. Powiedz mi, wiadomo, że dzisiaj wszyscy młodzieżowcy, jak to się mówi, na wagę złota, jest straszny hype na młodzieżowców. Czy uważasz, że takie pompowanie, w cudzysłowie oczywiście użyję tak trochę trywialnie tego określenia, pompowanie, takie hype'owanie młodzieżowca jest dla tego zawodnika dobre, czy jednak lepiej dać mu się w spokoju rozwijać, bo wiadomo, że będą te wahania formy, sam zresztą tego bardzo dobrze doświadczyłeś. Tak, no doszliśmy do tego momentu, że związek jakby decyduje o możliwości jednak grania tym zawodnikiem, tak, do lat 22 bodajże. Tak. Więc no na pewno z jednej strony jest to bardzo dobra możliwość pokazania się dla młodych zawodników.
ponieważ w drużynie dzięki temu musisz mieć udaje się minimum 4 zawodników, bo jeszcze dochodzi Puchar Polski, gdzie tych zawodników musi być 2, więc musi być to 4, 5, 6 zawodników, którzy muszą regularnie trenować z pierwszą drużyną i ich wyselekcjonować przede wszystkim, zobaczyć na jakich pozycjach możesz sobie na to pozwolić. No więc na pewno dla trenera, dla sztabu szkoleniowego jest to bardzo trudna decyzja i nowość. Ale dzięki temu mamy, tak jak w Jagiellonii w poprzednich sezonach właśnie Bidę, który zaprezentował się bardzo dobrze, otrzymał szybko szansę. I ma to swoje oczywiście plusy i minusy, ponieważ oczywiście można, trzeba to powiedzieć, że łatwiej jest wyróżniającemu się zawodnikowi zadebiutować szybko i jeżeli utrzymuje swój poziom i jest wartością dodaną drużyny, to może grać i cały sezon. Ale tak jak mówię, w młodym wieku bardzo łatwo, ja tak dość często miałem, że po dobrym spotkaniu przychodził ten złe spotkanie. I następny mecz znowu czekałem na swoją szansę, minęło parę spotkań, znowu zagrałem dobrze, znowu kolejna szansa, znowu źle, więc to była taka sinusoida, gdzie tej formę ciężko było ustabilizować i to był mój jakby największy problem. I może też dzięki temu, że teraz jest ten młodzieżowiec, tych szans może bym dostawał więcej, mecz co mecz mógłbym jakby grać, może nie zastanawiać się nad błędami, które robiłem, oczywiście je eliminować, ale mieć z tyłu głowy, że w tym pozytywnym oczywiście znaczeniu, że jest jeszcze następne spotkanie i mogę jakby dać więcej, zrehabilitować się. W tamtych czasach jakby tego nie było, tutaj wyłącznie zaufanie trenera decydowało o tym, czy dostanę tą szansę, czy nie. No i dzięki trenerowi Urbanowi tak też było i dostałem szansę na pokazanie się w wielu meczach. Mhm. No właśnie, w te pierwszych 2 sezonach twoich w seniorskiej piłce zaledwie tam chyba 6 czy 7 meczów na poziomie ekstraklasy. To był trener Urban, trener Białas i trener Skorża. Byłeś również, zdaje się, rzucany na pozycjach, bo pamiętam nawet chyba mecze, gdzie grałeś nawet na lewej obronie. Chociaż co był przy dzisiejszym systemie, właśnie, co przy dzisiejszym systemie wahadłowym, wydaje się być bardzo trafioną ideą. Tak, wtedy obrońcę traktowałem jako gościa, który tylko broni. Zawodnika, który tylko broni. Dzisiaj widzimy, jak ofensywnie są usposobieni właśnie czy wahadłowi, czy boczni obrońcy w tych drużynach, które często utrzymują się przy piłce i preferują ofensywny styl gry. Praktycznie skrzydłowi schodzą do środka, grają jak napastnicy, a obrońcy grają bardzo wysoko jak skrzydłowi. I dzisiaj mógłbym powiedzieć, że w tamtym wieku no, mogłem zaryzykować i spróbować właśnie grać na lewej obronie czy na lewym wahadle, ponieważ ta pozycja mogłaby mi odpowiadać. Wydaje się, że to twoje przemianowanie napastnika nastąpiło w momencie, w którym przeniosłeś się do Anglii. Z czego to wynikało? Bo kiedyś na przykład słyszałem o podobnej historii ze swoim kolegą z Akademii, o Rafale Wolskim, który trafił do Fiorentiny i tam trener Montella wymagał od niego gry zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. No, Rafał w defensywie trochę nie dojeżdżał, więc stąd się zrodził pomysł wystawienia go w ataku. Skąd to się u ciebie wzięło? No to dokładnie co mówisz, podobnie z Rafałem. My jesteśmy piłkarzami, również jesteśmy niezależni. Tylko od siebie, jeżeli chodzi o występy na boisku, czy my pokazujemy swoje umiejętności przede wszystkim na treningach i to trener decyduje, w jakim systemie gramy i na jakich pozycjach będziemy potrzebni. Z Polski wyjeżdżałem jako prawy boczny skrzydłowy, za trenera Urbana czy trenera Skorży grałem praktycznie tylko na lewej pomocy, czy w reprezentacjach młodzieżowych. Za trenera Dorny na boku pomocy, ale już za trenera Białka w ataku, który mnie widział w systemie 4-4-2 w ataku.
Później po podpisaniu kontraktu w Anglii również grałem na pomocy, pierwsze spotkania i gdy strzeliłem, pamiętam, te pierwsze trzy gole, grałem w ataku. Ale nie wiem dlaczego. Znaczy po prostu to były decyzje trenera, więc ciężko mi jest powiedzieć, jakie kryteria decydowały o tym, że na tej pozycji będę grał. Po prostu dostałem takie polecenia szczegółowe, ruchy, jakie powinienem wykonać. Wiemy, jak piłka angielska wygląda, szczególnie Championship, gdzie tych podań za linię obrony jest bardzo dużo. Jestem szybkim zawodnikiem, który za te linie obrony często wychodził i te piłki do mnie docierały, gdzie strzeliłem tak dwie bramki. No i później wiadomo, jak się to wszystko potoczyło, ale wracając do pytania, no tak jesteśmy. Jeżeli ktoś mi teraz powie, że Michał, wracaj na prawą czy lewą pomoc, żaden problem. Myślę, że w głowie i w nogach zostało to, co jakby ta pamięć, automatyzm, dokładnie, tak, dokładnie, no które zawsze miałem. I tu nie ma problemu, czy teraz gram w ataku, czy w pomocy. Michał, odchodziłeś z Legii do Anglii za kadencji trenera Czerczezowa, który, no delikatnie mówiąc, ciebie nie widział w drużynie. Albo inaczej, po prostu nie grałeś za jego kadencji, o tak powiem. Za tak, dużo. Ponieważ to było tak, że tak, już trener Berg wtedy już się pożegnał z klubem. Rok wcześniej jeszcze rozmawiałem już wtedy z Wolverhampton i chciałem już wcześniej odejść i po prostu tutaj klub podjął decyzję, że jeszcze żebym jeszcze został rok i trener Czerczesow, pamiętam, podszedł do mnie i pytał, czy chcę odejść po prostu w grudniu, czy nie. Powiedziałem, że jeżeli będzie oferta, to bardzo chętnie bym z niej skorzystał. No i też dlatego nie brał mnie pod uwagę przy wybieraniu do składu. Mhm. Czy przechodząc do Anglii, to był rok 2016, Polska szykowała się właśnie do udziału w Mistrzostwach Europy. Urodziła się w twojej głowie myśl, kurczę, jestem w Anglii, na pewno będę miał teraz bliżej do kadry, turniej się zbliża, no nic, tylko teraz wykorzystać swoją szansę. Masz rację, na pewno to był mój cel. I to zawsze przychodziło naturalnie, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że byłem w kadrze od praktycznie U15 do U21. Praktycznie każda przerwa na kadrę to był wyjazd, a nie tak jak teraz siedzenie w klubie i ciężkie treningi. Więc to było dość naturalne, że wtedy również otrzymywałem dzięki swojej grze powołania od trenera Nawałki i po prostu no, wyjechałem z Anglii, nawet nie myślałem, czy będę w tej kadrze. Zastanawiałem się zawsze, żeby po prostu dobrze grać i prędzej czy później wiedziałem, że to powołanie przyjdzie. No właśnie, wszystko wydawało się, że będziesz zmierzał w tym kierunku tej reprezentacji. Grałeś w Championship, grałeś regularnie. Były gole, były asysty. Po drodze była jakaś tam kontuzja, która się wykluczyła na jakiś czas, ale widać, że trener cały czas w ciebie wierzył, tobie ufał i przychodzi ten feralny mecz, w którym doznajesz tej bardzo, bardzo poważnej kontuzji. Jakie myśli ci się kłębiły wtedy w głowie? Czy w ogóle były jakiekolwiek myśli, czy była taka pustka wynikająca, nie wiem, z beznadziei, z załamania, z niezadowolenia, tam z czegoś jeszcze? Z poprzednich doświadczeń w swoim życiu, gdzie tych urazów mechanicznych miałem dość dużo, czyli jednak trochę tego pecha było. W pierwszym momencie po prostu, no wiedziałem, że to jest coś poważnego, ale przez to, że miałem poprzednie urazy, wiedziałem, że z tego wyjdę i silniejszy, i zrobię to na wysokim poziomie, bo zawsze tak było, że wrócę silniejszy, bo ta forma mimo tych urazów Legii cały czas szła do góry. I już po operacji, po jakby diagnozie,
Pierwsze jakby te miesiące rehabilitacji trochę mnie przytoczyły, bo aż nie spodziewałem się, że to będzie tak ciężko i tak taki długi czas. Dałem ponad rok przerwy w grze. Tak, tak. Myślę, że ponad rok. Tak. Więc no to bardzo ciężki czas. I były momenty zwątpienia. Sam doktor po zabiegu mówił, że wszystko się udało tak, jak chciał, ale nie gwarantuje mi, że w ogóle wrócę do piłki nożnej, więc to też był taki cios. Chwilę może zawahania, co będzie, ale wiedziałem, że nie ma szans, bo rehabilitacja szła tak jak powinna. Był to długi czas, ale wszystko zgodnie z takimi protokołami, które robiliśmy, jeżeli chodzi o prewencję i odpowiednie ćwiczenia na to kolano, więc wszystko szło bardzo dobrze. I tak jak mówię, wróciłem też dzięki temu, że trafiłem na fantastycznego fachowca w Anglii, w Londynie, bo możliwe, że gdybym zrobił to gdzie indziej, to kolano tak dzisiaj by nie wyglądało, jak wygląda, a jest bardzo dobrze. No właśnie, były zawodnik Jagiellonii, z którym zresztą nieraz rywalizowałeś na boiskach ekstraklasy, Marek Wasiluk, powiedział, że nawet na lewej obronie grał, czyli podejrzewam, że rywalizowaliście ze sobą. Powiedział kiedyś, że dla niego rehabilitacja, też miał kilka poważnych kontuzji, powiedział, że dla niego rehabilitacja to jest najgorsza rzecz, jaka może być dla piłkarza, bo w treningu, wiadomo, treningi to jest to zmęczenie, ale treningi są różne. Raz jest siłownia, raz jest boisko, raz jest taktyka, raz są interwały, a tu codziennie, dzień w dzień, bez żadnej przerwy. Tak, te same ćwiczenia. Piątek, niedziela, cały czas to samo, po prostu aż do zajechania. No zgadza się. No, myślę, każdy piłkarz, który łapie nawet jakiś mikrouraz i musi chwilkę zaczekać, irytuje się i docenia wtedy, że jest zdrowy i może wyjść na trening i biegać te interwały, które są również bardzo ciężkie, ale później jednak dotkniesz tą piłkę, jest mecz, możesz biegać, skakać, robić wszystko i cieszyć się zdrowiem. Więc no, tak jak mówię, każdy piłkarz wie, jak ciężko jest właśnie w czasie rehabilitacji. Mhm. Wrócę jeszcze do tego twojego początku w Anglii. Wiadomo, że w takiej powszechnej świadomości polskich kibiców ta Anglia jawi się trochę jako taka ziemia obiecana, że każdy chciałby do tej Anglii trafić, czy Championship, oczywiście już nie mówię o Premiership. Jakie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy trafiłeś do Wolverhampton? Była to wtedy Championship, zespół, który miał ambicje awansu do tej Premiership, który zresztą później zrealizował. Czy to był taki efekt wow, czy jednak uważasz, że dzisiaj polskie kluby, właśnie budując bazy, budując te stadiony, jednak zmierzają w tym kierunku angielskim? No miałem to szczęście, że byłem w Legii Warszawa, czyli pracowałem w bardzo dobrych warunkach. I gdy wyjeżdżałem do Wolverhampton, to nie było takiego zderzenia, jeżeli chodzi o boiska, o jakość, wygląd szatni, czy jakość obiektu, tak? Tutaj zdziwienia nie było, jak i również organizacji treningu, dostępności sprzętów, jak i również pracy, jakby takiej ogólnie zaplecza całego. To mnie nie zdziwiło. Wiadomo, że zawsze mówi się, że intensywność zajęć jest dużo wyższa. Ja też uważam, że intensywność buduje jakość tych zawodników. Jeżeli ktoś gra szybko piłką, no to jednak ta jakość jest bardzo, bardzo wysoka i dzięki temu stajesz się również lepszym piłkarzem. Tak jak wcześniej wspomniałeś, ja szybko wskoczyłem do składu, byłem pewny swego, że cały czas idę do przodu. Dostałem zaufanie trenera, który mnie chciał, od początku grałem. Byłem w dobrej formie, pomimo tego, że nie przeszedłem okresu przygotowawczego w grudniu, gdzie w Anglii nie ma czegoś takiego, ponieważ nie ma tej
przerwy zimowej, co właśnie przez to wpadłem niestety właśnie w delikatną tą kontuzję trzydwutygodniową łydki, typowo zmęczeniową, gdzie ten właśnie okres przygotowawczy, który normalnie w ciągu 23 lat, które miałem co pół roku ten okres przygotowawczy, tam tego nie było. I myślę, że dlatego złapałem ten mikrouraz. I później no, potoczyło się jak potoczyło, ten brutalny atak na moją nogę i niestety długa przerwa. No właśnie, czy rywal cię chociaż w ogóle przeprosił za tamtą sytuację? Nie. Było takiej. Nie było czegoś takiego. Okej. Taka sytuacja, kiedyś mi opowiadał Tomek Kuszczak, że rywalizowaliście jeszcze ze sobą przed tą kontuzją, bodajże w meczu z Birmingham, i nawet miałeś sytuację strzelską, którą on obronił i później coś tam nawet do ciebie miał powiedzieć, że chłopcze, ty mi tutaj nie rób siary na moim terenie, okay. Tylko generalnie z zajwania i ze swoimi ziomkami. Nie pamiętam. Wiem, że graliśmy ze sobą oczywiście, ale dokładnie sytuacji tej sytuacji nie pamiętam. Oczywiście to były derby, więc na pewno elektryzujący mecz dla fanów tutaj z miasta i atmosfera na stadionach w Anglii, wiemy jaka jest, fanatyczni kibice pomimo dobrych czy złych wyników, my bodajże byliśmy na 8-7 miejscu, zawsze 20 tysięcy fanów i śpiewy, więc no, to było święto. Tam podoba mi się to, że z pokolenia na pokolenie przychodzą rodziny, czyli dziadek zabierał swojego syna, tata zabierał swojego syna i tak jakby budują jakby miłość do klubu i myślę, że dzięki temu w tych miastach fani będą zawsze na stadionach i to jest bardzo dobre. Tomek Kupisz, który grał w Jagiellonii, teraz gra we Włoszech, podobnie jak Bartek Drągowski, obecnie gwiazda Fiorentiny, mówił, że kiedy trafiasz do Włoch, masz okazję poczuć jak pan piłkarz, że wejdziesz do restauracji, od razu cię wszyscy rozpoznają, krzyczą żakatore, calciatore, oczywiście wszystko na koszt. Czy miałeś okazję spotkać się z czymś takim w Anglii? Mimo wszystko, tak jak mówisz o tej miłości do klubu, byłeś mimo wszystko, kiedy trafiłeś, wyróżniającą się postacią w tym Wolverhampton, czy mogłeś, jak to się mówi, spokojnie przejść ulicą? Tak, mieszkałem akurat, Wolverhampton jest dość małym miastem w porównaniu, wiadomo, z Londynem czy z Birmingham. I tam mnie rozpoznawali sąsiedzi tak jak najbardziej, gdzie wychodziłem z psem na spacer, to zawsze pytali się co słychać, jak forma, mieszkałem w fajnym miejscu, spokój, cisza, wszystkiego czego potrzebowaliśmy, to mieliśmy bardzo blisko sklep, bardzo blisko na bazę treningową. Nie, czuliśmy się bardzo, bardzo dobrze i tak samo w sklepach takich już nie wielkich hipermarketach, tylko takich lokalnych właśnie, właśnie po owoce czy po warzywa, to zawsze coś tam dodatkowo mi wrzucali, więc no to było bardzo miłe i czułem się tam świetnie. No właśnie, a propos Anglii jest pytanie od jednego z naszych kibiców. Jak postrzegasz podejście do zawodu piłkarza obecnej młodzieży w Polsce i jak byś to porównał do Anglii, w której trochę czasu spędziłeś? Na pewno czas Championship, bo wiadomo, że teraz Wolves są w Premier League i na pewno mają dietetyka, czy kucharza, który pewnie dba o dietę no zawodników. Nie mów mi, że nie miałeś dietetyka i kucharza. Nie, miałem oczywiście, ale nie zwracali na to uwagi takiej, co jem. Ja musiałem być gotowy na trening, musiałem być gotowy na mecz, a poza tym jak jadłem, co piłem, nie, jak spałem, nie mieli w ogóle żadnych jakby protokołów i pretensji, jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, lubił nocny tryb życia, a nie dzienny, a jednak na treningach spisywał się bardzo dobrze i na meczach. Ale wiadomo, że jeżeli chcesz być na tym najwyższym poziomie, tak jak mówię o Premier League, myślę, że tam szczegóły, a dieta jednak jest tym szczegółem, gdzie tych parę procent możesz być lepszy od kogoś, na tym najwyższym poziomie myślę, to ma znaczenie i tam już jednak jakieś rygorystyczne podejście jest.
Okej. Właśnie, mówiąc krótko, masz już ze sobą występy w reprezentacji Polski. Debiutowałeś na początku kadencji trenera Adama Nawałki. Jak wspominasz tamten czas? Jak wspominasz trenera Nawałkę, o którym mówi się, że miał taki dosyć takie rygorystyczne podejście do swoich obowiązków? Czy był bardzo twardym szkoleniowcem wobec was zawodników? Tak, tak, oczywiście. Wymagał bardzo dużo. I na pewno dzięki temu kadra za jego kadencji grała bardzo dobrze. Wiadomo, że trafił na zawodników, którzy w swoich klubach grali i jakby też jego siłą było to, żeby te puzzle poukładać i wyglądaliśmy na pewno pod jego wodzą bardzo dobrze i fizycznie jako drużyna mieliśmy swój styl gry. Zdobywaliśmy bardzo dużo bramek i graliśmy bardzo dobrze w defensywie. Dlatego no, wspominam wszystko bardzo dobrze. I tak jak wcześniej powiedziałem, na pewno docenia się kurczę wszystko dopiero jak się coś straci. I przez to, że na przykład, to wielu chłopakom młodym mówię, że w Legii jakby było to naturalne przejście z akademii do drugiej drużyny i do pierwszej. Później, tak jak mówię, w reprezentacjach również od U15 do 21 po pierwszą reprezentację. No i później jak to stracisz, to troszeczkę żałujesz, że może nie łapiesz tak mentalnie tych chwil, bo wydawało mi się to tak naturalne, że po dobrej grze oczywiście będę w tej kadrze i czym prędzej czy później w nich wystąpię. Gdy później to straciłem, to trochę żałowałem, że tych myśli, tych jakby chwil tak nie zapamiętałem. Ale i że tego po prostu teraz już nie ma. Mhm. Mówisz, tego teraz już nie ma, masz 29 lat, uważasz, że temat reprezentacji w twoim przypadku jest już absolutnie zamknięty, czy jednak widzisz jeszcze dla siebie jakąś tam lekko przytartą furtkę? O, ciężko powiedzieć. Teraz zastanawiam się, tak jak mówię, wszystko było naturalne wcześniej. Teraz jednak muszę może nie odbudować swoje nazwisko, ale chcę pokazać, że stać mnie na dużo, bo wiem o tym i chcę strzelać bramki, być wiodącą postacią w drużynie, asystować, no po prostu grać dobrze. Jak nie będzie goli, a będę asystował, drużyna będzie wygrać, naprawdę będę szczęśliwy, jeżeli będę brał czynny udział w tych zwycięstwach, bo to będzie mi sprawiało naprawdę olbrzymią radość. Mhm. Michał, czy dzielisz swoją karierę na te dwa etapy, przed kontuzją i po kontuzji, bo mam wrażenie, że tak, patrząc tak oczywiście liczbowo, to to mamy... było dużo przypadków było z tymi kontuzjami. Wspomniałem o okresie przygotowawczym, którego nie miałem w Anglii, złapałem ten mikrouraz. I później te decyzje, gdzie również nie miałem okresu przygotowawczego za dobrego i w Koronie Kielce, i w Pogoni Szczecin, gdzie te urazy również łapałem, bo chciałem grać, chciałem jak najszybciej kurczę wrócić do formy, jeszcze wyjechać za granicę, spróbować. Zabrakło troszeczkę cierpliwości, zabrakło tego planu. Zabrakło może osób, które z boku mi powiedzą: Michał, trochę spokojnie, wiemy, że jesteś ambitny, że chcesz wszystko na szybko, ale w sporcie i w piłce nożnej tak nie ma, więc troszeczkę spokoju, popracuj i jakby ta forma, zbuduj formę i dopiero zacznij grać. No zabrakło mi może osób, które teraz mam, na których trafiłem, którym ufam, jestem z nich zadowolony. Mówię tu o Rafale Szczypczyku i Piotrze Jóźwiaku, o swojej agencji, którzy dbają o piłkarzy. Pokazali mi naprawdę fajną drogę, którą mogę podążyć. I dzięki temu jestem zdrowy od praktycznie dwóch lat. Nic mi nie jest i na tych obozach, no nie wiem, przez ostatnie 2 lata może odpuściłem tydzień treningów przez jakieś złe samopoczucie, więc no naprawdę jestem szczęśliwy teraz. Mhm. Takie pytanie jest z czatu, Fabian je zadał. Czy podejmujesz challenge, żeby zacząć ścigać się z Jesusem na strzelone gole? Przypominam, Jesus ma już bodajże 4 bramki. Tak, 4 bramki. Nie, 4 czy 3? 3, przepraszam, 3 bramki zdobyte. Tak szybko skalkulowałem w głowie. Czy podjąłbyś się takiego challenge'u? Jesus, dodajmy, ostatnie
trzy sezony najlepszy strzelec Jagiellonii. Tak, tak. No wiemy, jakim jest zawodnikiem i tutaj w ofensywie jest kluczową postacią zespołu. Jeżeli ja mu pomogę swoimi występami, a on mi, myślę, że drużyna i wszyscy kibice będziemy szczęśliwi z tej współpracy i na to najbardziej liczę. Czyli na razie żadnych deklaracji, żadnych challenge'ów, żadnego wyścigu. To jest sport, Emil, nie możemy nic deklarować. Jest tyle zmiennych, ten sport jest na tyle dlatego piękny, że nigdy nie ma takich samych bramek, takich samych sytuacji. Mecze są bardzo różne. To jest zupełnie inny sport jak inne. Wspominałeś, Michał, tak jeszcze trochę nawiążę do tej Anglii, o intensywności treningu. Nawet teraz, jak ostatnio byliśmy na testach wydolnościowych przed podpisaniem kontraktu, tam jest tak zwany rowerek, który wielu zawodnikom źle się kojarzy. Ty mówiłeś, że znasz doskonale to, bo w Anglii mieliście takie treningi. Czy dużo mieliście właśnie takich zajęć, z którymi do tej pory nie spotykałeś się w Polsce? Tak, myślę, że przede wszystkim każdy trener, który przychodzi, czy w Polsce, czy za granicą, miałem trzech szkoleniowców, jest zupełnie inny sposób przygotowania drużyny, inny trening indywidualny. Tylu jest zawodników na świecie, tylu trenerów i dlatego jest wiele metod prowadzenia drużyny. No nie ma złotego środka na złapanie formy w tym odpowiednim momencie. Tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem i swoim pomysłem można coś wygrać. I były takie, byli szkoleniowcy, gdzie nie wiem, jedni chcieli więcej biegania bez piłki, drudzy z piłką, trzeci to mieszali. Jedni między sezonami preferują ciężką pracę i bieganie po górach ze sportesterami, drudzy tylko i wyłącznie wypoczynek i jakby odpuszczenie jakichkolwiek sportów, więc wszyscy są różni. Akurat ten rower, który był do testów tutaj na testach medycznych, ja miałem akurat inne zajęcia w klubie, zupełnie jakby typowo pod wytrzymałość, pod podniesienie wydolności. Tak, i to było coś innego, z czym się nie spotkałem w Polsce. Wspomniałeś o tych trenerach. Trochę ich miałeś w swojej karierze. Powiedz mi, uwzględniając tylko karierę seniorską, bo oczywiście nie będę cię pytał o czasy młodzieżowe, czy juniorskie, czy jeszcze wcześniejsze, współpracę z którym z nich wspominasz najlepiej? Czy był to któryś z trenerów tutaj w Ekstraklasie, czy jednak czasy angielskie? Nie, zdecydowanie Ekstraklasy. Myślę, trener Urban, który poświęcił dużo czasu młodym, który nas wprowadzał jako pierwszy szkoleniowiec, można powiedzieć, w Polsce, bo więcej jakby Legia wtedy, porównując, wiadomo, akademię teraz, która jest, a która była, no to ciężko to porównać, ale dał nam szansę jako pierwszy w Polsce. Na pewno Jacek Magiera, który no, poświęcił nam dużo czasu nie tylko na boisku, ale poza boiskiem. A jeżeli chodzi o takie piłkarskie typowo sprawy, na pewno Henningberg, u którego czułem się bardzo dobrze, który zmienił mi właśnie pozycję na prawe skrzydło, gdzie myślę, graliśmy w Legii wtedy najlepszą piłkę, mieliśmy najlepszy zespół w Polsce. Graliśmy pamiętny mecz z Celticiem, który niestety przegraliśmy walkowerem. Mieliśmy, myślę, taki bardzo mocny skład, który teraz mógłby grać w Europie. I tam również specyfika treningu była zupełnie inna niż wcześniej. Rozmowy indywidualne, analizy taktyczne z trenerem Sokołowskim, Kazimierzem Sokołowskim, który bodajże teraz w Omonii, gdzie jest trener Henningberg, również z nim pracuje, więc cały czas współpracują ze sobą. Tak, to był świetny okres i wielu zawodników wspomina to bardzo dobrze. Pytanie z czatu. Kto według ciebie jest najlepszym zawodnikiem w obecnej kadrze Jagiellonii Białystok? I dlaczego jest to Michał Żyro?
Nie poznałem jeszcze tak kadry. Wiadomo, że mecz to jest zupełnie co innego niż trening. Ale z tego, co oglądałeś w telewizji, gdybyś miał wyróżnić jakąś osobę albo osoby... Szczerze mówiąc, z doświadczenia wiem, że jednak kręgosłup drużyny to jest dość ważna rzecz. Czy Paweł Stębosz na bramce, bardzo doświadczony golkiper, który imponował w ostatnim meczu. No i znamy go z wielu świetnych interwencji. Gramy teraz trójką w obronie najczęściej, gdzie mamy doświadczonych obrońców Bożeja Augustyna czy Michała Pazdana. No i Taras Romańczuk, który jest jakby takim centralnym naszym mózgiem, który pracuje i w ofensywie, i w defensywie. Jest kapitanem drużyny, naszymi płucami i on napędza cały zespół. No i z przodu Jesus, który jest takim, można powiedzieć, wolnym elektronem, który również widziałem, że biega najwięcej jako zawodnik tutaj Jagiellonii w tych spotkaniach, mimo że gra z przodu, to jest bardzo mobilnym zawodnikiem, inteligentnym i tutaj ten kręgosłup bym wyróżnił najbardziej. I to jest bardzo ważne, żeby tak ułożyć drużynę i myślę, że trener Mamrot bardzo dobrze to zrobił. Wrócę zatem do poprzedniego wątku. Czy uważasz, że dwumecz z Celticiem Glasgow był takim twoim topem? Bo nawet jak rozmawialiśmy tutaj przed podcastem ze znajomymi, wszyscy mówili Celtic Glasgow, zapytaj go o Celtic. No i jak wtedy kręciłeś Virgilem van Dijkiem, który dzisiaj wiadomo jest, no w tej chwili, prawda, jakoś tam wraca do zdrowia, ale kiedy był, no, jak to się mówi, na chodzie, kiedy był na boisku, no to był topowym obrońcą na świecie. Czy to był najlepszy mecz? Jako drużyna na pewno to był fantastyczny dwumecz. Byliśmy wszyscy w bardzo dobrej dyspozycji. No, trener Eberk wycisnął z nas wszystko wtedy. Bardzo dobry skład. Miro Radowicz z przodu, Andrzej Duda, Michał Kucharczyk właśnie z lewej, ja z prawej. To była zupełnie inna Legia. Jeszcze nasi fani, gdzie wypełniony stadion po brzegi. Pamiętam Łukasz Załuska, który jest tutaj z Białegostoku również. No jest w Białymstoku. Jest w Białymstoku, tak, mieszka, więc on, pamiętam, często z nim rozmawiałem, bo spotkaliśmy się jeszcze w Pogoni Szczecin i o tym meczu on był na ławce. I mówił, że takiego tumultu już w życiu nie słyszał. Pamiętam gwizdy, gdzie Celtic miał rzut rożny, my staliśmy w strefie i oni ten rzut rożny grali, to nie dało się powiedzieć do kolegi jakiejś podpowiedzi, było tak głośno, tak buczeli, gwizdali nasi fanatycy, że było no naprawdę, robiło to bardzo duże wrażenie. Też pamiętam słynny transparent, który był później po tych meczach, nie wiem, czy pamiętasz. A propos, tego, więc to było dość śmieszne. I też pamiętam rozmowy takie, że czy pamiętam właśnie jakieś kartoniady, czy właśnie flagi, które były wywieszane na tych spotkaniach, to zawsze odpowiedziałem, że nie. I to była prawda, bo wyobraź sobie, że nawet gdy wchodzimy wychodziliśmy na to spotkanie i były jakieś flagi, to zupełnie o tym nie myślałem i nie widziałem, że w ogóle coś takiego było. Byłem tak skoncentrowany. Wiem, że właśnie zawodnicy mówią, że kiedy wychodzą na boisko, często nawet nie wiedzą, co jest śpiewane, o czym jest śpiewane, i pamiętam, co się dzieje na trybunach. Nie? Dostałem pytanie, nie pamiętam, czy od razu po meczu z Celticiem, czy następnym jakimś spotkaniu ligowym, gdzie ta flaga była, te flagi były wywieszone. Zupełnie nie wiedziałem, że coś takiego było. Dopiero później po zdjęciach zobaczyłem, że coś było. I wtedy aż sam się zdziwiłem. Kurczę, naprawdę... Jak mogłem to przeoczyć. Tak. Nie, w sensie takim, że jednak byłem jakby w taki flow złapałem na mecz, że nie wiedziałem, co się dookoła dzieje. Jasne, rozumiem. Ale o to w tym chodzi, bo wtedy łatwiej się gra. No tak, zdecydowanie. Kolejne pytanie z czatu. Jak oceniasz zespół Jagiellonii pod wodzą trenera Ireneusza Mamrota? Wiadomo, początek był dobry. 7 punktów w 3 meczach, gdzie po Lechii był dosyć duży niedosyt. No ale kolejne 3 mecze, tylko 1 punkt. Jeszcze większy niedosyt, bo umówmy się, poza meczem z Górnikiem Zabrze, czy w meczu z Krakowią, czy w meczu z Wartą, Jagiellonia na pewno nie była drużyną gorszą od rywala. Tak, widziałem mecz z Krakowią i z Wartą.
Więc no, dużo sytuacji sobie stwarzaliśmy w tych spotkaniach. A często tak jest, że gdyż nie wykorzystujesz sytuacji, szczególnie w polskiej lidze, mały twój błąd i drużyna przeciwna nagle strzela, mimo że nie gra czasami lepszego spotkania niż ty. Dlatego tutaj trzeba nad tym popracować, nad tą koncentracją, nad wykorzystywaniem sytuacji, nie popełnianiu bardziej własnych bramek, bo na pewno, gdy drużyny przeciwne strzelają po ładnych akcjach te bramki, nam no nie możemy czasami mieć pretensji, tylko im przyklasnąć i walczyć, odrabiać straty. Ale jednak własne błędy najbardziej bolą i tego musimy się wystrzegać. Padło pytanie właśnie o to, na co twoim zdaniem stać Jagiellonię. Ty dyplomatycznie odpowiedziałeś, że najważniejszy jest kolejny mecz. Natomiast gdybyś dzisiaj wskazał gdybyś dzisiaj wskazał drużyny, które twoim zdaniem będą liczyły się w walce o te topowe lokaty w Ekstraklasie, bo wiadomo, że liga jest długa, za nami dopiero 6 kolejek z 34, czy jeszcze 28 meczów do rozegrania jest. Kogo byś dzisiaj wskazał? Do tych topowych do lokat. Topowych. A topowych mówimy pierwsza, no powiedzmy, piątka. Pierwsza czwórka, tak. Pierwsza czwórka, która czwórka może dawać puchary, tak? W przypadku Tak. Załóżmy, że ktoś z tej czwórki zdobędzie Puchar Polski. Tak. No to na pewno musimy zanalizować przede wszystkim poprzedni sezon, jak wyglądał. Jacy zawodnicy przyszli do klubu, jacy odeszli, jak to wygląda, czy jest stabilizacja drużyny, czy nie. Terminarz również ma duże znaczenie, co by nie mówić. Jest bardzo dużo zmiennych, które definiują też miejsce w tabeli, mecze u siebie, mecze na wyjeździe. Niedługo będzie już zima, więc te warunki również będą miały swoją wymowę. Więc ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy zadowoleni i dążymy do tego, żeby być w pierwszej czwórce i na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było. Ale w sporcie nie można nic deklarować. Na pewno, tak jak mówię, będziemy walczyć z całych sił, żeby być w pierwszej czwórce i gdy podpisywałem kontrakt, widziałem szaliki z europejskich pucharów jeszcze dawnych tutaj w Jagiellonii, więc na pewno my mamy ochotę, żeby to tutaj wróciło, jak i również kibice na pewno chcą, żeby te europejskie puchary zagościły w Białymstoku. Michał, jeżeli chodzi o zdobyte przez ciebie tytuły, jesteś bardzo tytułowanym zawodnikiem. 5 Pucharów Polski, 3 tytuły mistrzowskie, bodajże 1, jeżeli dobrze kojarzę, tytuł wicemistrzowski, chyba 2 brązowe medale. Popraw mnie, jeżeli. Możliwe. Jeżeli się mylę. Nie wiem. Tak. Powiedz, który z tych tytułów, które z tych trofeów cenisz sobie najbardziej? Czy jest w ogóle, czy masz jakąś taką klasyfikację, czy w pewnym momencie to już wchodzi w taką rutynę? A, dobra, okej, okay, to tam nie było. Była to rutyna, było to rutyną wtedy, gdy byłem w kadrze Legii Warszawa, ale nie brałem takiego czynnego udziału w wynikach. Tak, nie dołożyłem bramek, asyst, nie grałem dużo i wtedy wiadomo, inaczej smakuje to mistrzostwo czy puchar. Ale już tak jak wspominałem, za trenera Berga grałem bardzo dużo i za trenera Skorzy jeszcze wcześniej zdobyłem Puchar Polski, gdzie w finale zdobyłem bramkę, miałem asystę w meczu z Ruchem Chorzów, więc to wspominam bardzo dobrze, ten puchar. Puchar na Stadionie Narodowym, gdzie doznałem złamania nosa, ale tak szczęśliwie, że wygraliśmy to spotkanie. Również bardzo dobrze smakuje tam ten puchar. I mistrzostwo z trenerem Bergiem, no, gdzie też dokładałem gole, bramki, asysty, dobre występy, pomagałem drużynie i dzięki temu wyjechałem za granicę, więc to były tam te najważniejsze momenty i najfajniejsze. Skoro jesteśmy przy tamtym okresie, to muszę ci zadać to pytanie. My friend, I hope you are very well. Zapewne kojarzysz, do czego zmierzam, słynny list, który wypłynął. O co w ogóle w tym wszystkim chodziło? Bo to wyglądało bardzo dziwnie. Sam nie wiem, o co chodziło. Jeszcze nie było czasów wtedy tak rozwiniętych social media jak dzisiaj,
bodajże tylko Facebook był, tak, czy tam z Twittera, ani z Instagrama na pewno nie korzystaliśmy. I na przykład teraz skala tego listu na pewno była dużo, dużo szersza, ale to było dość, dość dziwne. Nie było jakby... to w każdym razie z tobą konsultowane, bynajmniej. Nie, tak? Nie było ze mną konsultowane. Widocznie możliwe, że w... ja byłem dość młodym zawodnikiem i często takie sytuacje, na takie sytuacje machałem ręką, bo były niezależne ode mnie. I też również już dzisiaj na wiele rzeczy niezależnych ode mnie macham ręką, bo nic nie można z tym zrobić. Więc to było dość dziwne, nagłośnione przez media. Nie wiem, myślę może teraz, że było to spowodowane, nie wiem, jakimiś doświadczeniami z innych klubów. Może takie sytuacje, takie manewry były na porządku dziennym i dlatego Legia postąpiła tak, żeby coś takiego wysłać. Ja byłem zdziwiony, było dużo, może nie hejtu, ale jakiegoś takiego prześmiewania się z tej sytuacji, z tego listu. No wyszło jak wyszło, no ja nie zawiniłem, nie byłem jakby tylko imieniem i nazwiskiem związany z tym. Nie wiem, czy to pomogło, czy coś pogorszyło, ale na pewno odbiło się jakimś tam echem to w Polsce. Nie śledziłeś bynajmniej dalszych losów tej całej sytuacji? Nie. Okej. Michał, no właśnie tak patrzę, czy na czacie spływają kolejne pytania. Czy myślisz, że jesteś w na tyle dobrej formie, że zagrasz od pierwszej minuty w kolejnym spotkaniu? Bardzo bym sobie tego życzył, szczególnie, że gramy ze Stalą Mielec, ale również jak najszybciej chcę wyjść na boisko, poczuć drużynę, ponownie te emocje i zdobywać bramki, asysty i grać dobre mecze. Nie mogę się tego doczekać i na pewno jestem gotowy i dam z siebie wszystko. To jeszcze przejdziemy trochę na tematy takie bardziej prywatne. Zbigniew Boniek powiedział kiedyś, często użyłem tego cytatu, że dobry zawodnik to jest taki, który ma u siebie mądrą kobietę. Ty jesteś ze swoją obecną żoną związany od wielu, wielu lat. Na ile ona jest dla ciebie twoim wsparciem? No, dodajmy również, złóżmy też Michałowi gratulacje, bo 2 tygodnie temu urodziła mu się druga córka. Tak, tak, z Olą jesteśmy bardzo długo już, znamy się jak łyse konie. I Ola, tak, jest no częścią drużyny, ona jest częścią mojej drużyny. Giro Team. Dokładnie. Zawsze mogę na niej polegać i tak jak teraz jesteśmy oddzielnie, bo mieszkam jeszcze w hotelu, szukam mieszkania w Białymstoku. Ona zajmuje się dwójką dzieci i nas przeprowadza razem z moim tatą. Właśnie dzisiaj była jeszcze w Gliwicach w domu i zabierała wszystkie rzeczy. No i to jest ciężki okres, na pewno trochę pracy fizycznej i psychicznej przede wszystkim, bo dwójka małych dzieci plus przeprowadzka już kolejna w naszym życiu. Oczywiście nie jest to problem, jest to część po prostu naszej pracy, mojej pracy, ale jako drużyna, tak jak mówię, musimy się poświęcać. Ona się poświęca w 100% mi, ja na boisku i również w domu, więc no, uzupełniamy się i jesteśmy na pewno szczęśliwi. Michał, powoli nasz czas tutaj dobiega końca, bo widzę po naszych realizatorach, że faktycznie już ponad godzina minęła tej naszej dyskusji. Szybko chociaż leciało, tak. Chociaż chłopaki spokojnie tutaj na chillu, tak, więc spokojnie. No dobra, to w takim razie jeszcze jedno pytanie z czata. Fabian, czy uważasz, że w zespole Jagiellonii uda ci się nawiązać do czasów gry, kiedy byłeś powoływany do reprezentacji Polski? Na pewno jestem innym zawodnikiem i ciężko mi będzie powiedzieć, jaki Michał to jest ten Michał, na którego wszyscy czekają. Jeżeli będą dobre wyniki, to powtarzam się, ale no niestety to jest prawda, jeżeli będą dobre wyniki, jeżeli będę i chcę tak robić, będę brał czynny udział w golach, asystach
i w rozprowadzeniu dobrze tej piłki w ofensywie przede wszystkim, żebyśmy stwarzali dużo sytuacji, wygrywali, no to tak, no to będzie ten stary Michał, który zdobywał gole, asystował i był wartością dodaną drużyny i na to liczę. To jeszcze jedno pytanie z czata. Kto był twoim idolem z dzieciństwa? Czy miałeś jakiegoś takiego swojego? Miałem oczywiście Thierry Henry, który za czasów Arsenalu był fantastycznym zawodnikiem i o nim oglądałem filmy na YouTubie, dalej oglądam i ten strzał po długim rogu, niesamowity za każdym razem, taki prosty, a zawsze się udawał. Nie, fantastyczna technika, siła fizyczna, szybkość, no na nim się wzorowałem i on również grał w ataku, więc no można popatrzeć, tak jak mówię, w internecie wiele jest filmików i piłkarz na wysokim poziomie. Mhm. To jeszcze tak kończąc taki wątek, wrócę w ogóle do takiego samego początku, 2009 mm-hmm. rok, mm-hmm. Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w Dębicy, gdzie o tytuł mistrzowski rywalizuje Lech Poznań, Jagiellonia, Krakowia. Legia i Krakowia. Tak. Sporo ludzi z tamtych czasów, mm-hmm. oczywiście poza, wiadomo, Legią, spotykałeś później na swojej drodze życia. Bartek Bereszyński, Damian Kądzior, Kuba Świerczok, mm-hmm. to są wszystko zawodnicy, którzy wtedy właśnie rywalizowali na Podkarpaciu o tytuł mistrza Polski. Spodziewałeś się, że z tamtego rocznika, z tych czterech drużyn finałowych, wyjdzie aż tylu zawodników, którzy później zabłysną, czy to na poziomie reprezentacyjnym, czy to na poziomie ekstraklasowym, bo jeżeli dobrze kojarzę, to z każdego zespołu przynajmniej jeden zawodnik sięgał po medal Mistrzostw Polski. Tak, to była... Wtedy, przepraszam, wtedy jeszcze nie było scoutingu w Polsce, nie było takiej selekcji. Jedyna selekcja, jaka była w Polsce, to były kadry makroregionów, czyli kadra Mazowsza, Podlasia, Łódzka, no, przeróżne reprezentacje, które później grały ze sobą również w Mistrzostwach Polski. I my się znaliśmy właśnie przez to, że Jagiellonia Białystok miała bardzo wielu zawodników na Podlasiu. Wiadomo, Wielkopolska z Lecha Poznań, czy Krakowia właśnie Małopolska, czy z Wisły Kraków zawodnicy. I my się bardzo często spotykaliśmy na boisku i później w reprezentacjach młodzieżowych. Zawsze ze sobą rywalizowaliśmy i w kadrach graliśmy w reprezentacjach Polski razem. Więc się znaliśmy i ta selekcja również była naturalna z rocznika U15 do U16, U17. Praktycznie graliśmy cały czas w takim samym składzie, czy Marcin Kamiński właśnie, Bartek Bereszyński, Damian Dąbrowski, który jest w Pogoni Szczecin, Wojtek Golla ze Śląska Wrocław. Przeróżne rejony Polski, a graliśmy razem, mieliśmy bardzo fajną ekipę, bardzo utalentowanych zawodników. Było blisko, gdybyśmy awansowali na Mistrzostwa Europy, bodajże z Grecją przegraliśmy w ostatnim meczu. No, była to bardzo fajna kadra. No, że to była kwalifikacja olimpijska też, jeżeli dobrze kojarzę. Później, tak, jeżeli tak, byśmy awansowali, później jeszcze w mistrzostwach zdobyli chyba punkt czy trzy, to od razu moglibyśmy na tą olimpiadę jechać, na Igrzyska Olimpijskie jechać, więc wielu zawodników i tak jak mówię, dopóki nie stracisz tego, nie przeżywasz tego tak jak teraz, jakby z tą głową dzisiaj spotkali się na te tydzień, dwa tygodnie na reprezentację, no na pewno byłoby to święto i każdy by chciał jechać i spędzać z sobą jeszcze więcej czasu niż tylko granie w PlayStation i siedzenie w pokoju, jednak może byśmy się bardziej integrowali i porozmawiali już na różne tematy, ale tego nie cofniemy, jesteśmy już starszymi ludźmi z doświadczeniem i na wiele spraw patrzymy inaczej, ale często spotykamy się na boiskach ekstraklasy i wspominamy te młodzieżowe czasy. Mhm, mówisz o tym, jeszcze nawiążę do tego, że tej większej świadomości, pamiętam jak brałeś udział w tych badaniach, cały czas pytałeś o wyniki badań i tak dalej. Czy dziś uważasz, że jesteś bardziej świadomym zawodnikiem, przede wszystkim świadomym swojego przygotowania, swojego treningu, tego co musisz zrobić, aby być w najlepszej formie fizycznej? Tak. I tutaj jest taki paradoks, że
piłka idzie do przodu i jak ja zaczynałem, no nie miałem takich testów medycznych jak teraz i takich możliwości. Wiadomo, że komputery, jakby cała elektronika, jak i medycyna poszła do góry i mamy możliwość już w Polsce nawet zdobienia no, wszystkich badań, które chcemy, ale musisz również trafić na osoby, które doradzą ci, które no jako nie dowiesz się sam z internetu, czego ty potrzebujesz, z czego możesz skorzystać i to jest bardzo ważne, żeby trafić na odpowiednich ludzi, którzy dobiorą dla ciebie odpowiednie badania, które możesz wykorzystać później w grze, bo tak mówię, szczegóły robią różnicę, jest wielu zawodników, którzy trenują, którzy chcą grać na najwyższym poziomie i później dzięki tym szczegółom oni się wyróżniają i idą dalej. Dlatego te możliwości teraz są bardzo, bardzo duże i na pewno pomagają, więc warto z tego skorzystać. Dlatego cieszę się, że tutaj Jagiellonia również miałem bardzo dużo badań, których dowiedziałem się, które mogę zrobić na przykład za pół roku, za rok i zobaczyć, czy one są inne, lepsze, gorsze, na czym mogę pracować i na tym to polega, żeby systematycznie te badania robić i analizować swój progres lub regres. Jasne. Michał, to już tak kończąc zupełnie pytanie, czego ja i czego cała nasza jagiellońska społeczność może ci życzyć tutaj u progu twojej nowej przygody z nowym klubem? Dobrego wejścia w drużynę, jak najszybciej, jak najszybszej aklimatyzacji, poznania chłopaków, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie i prywatne, bo to na pewno zawsze pomaga. Zdrowia i takiej chłodnej głowy. No, ja liczę na dużo cierpliwości, bo wiemy, że jeżeli chodzi o moją osobę, zawsze te oczekiwania są na bardzo wysokim poziomie. Ja naprawdę dam z siebie wszystko, nigdy nie będę odpuszczał. Będę zaangażowany i dam z siebie 100%. Więc możecie tutaj wszyscy na mnie liczyć i na stadionie, i poza, na boisku i poza boiskiem, więc na pewno będziemy tutaj z całą rodziną szczęśliwi i damy z siebie wszystko. Michał, dziękujemy ci bardzo za udział w naszym programie, rekordowo długim programie, który trwał grubo ponad godzinę, tak więc dziękujemy wszystkim, którzy nas śledzili. Dziękujemy za wszystkie pytania, których pojawiło się naprawdę sporo. Kłaniamy się państwu bardzo nisko. Moim gościem był dzisiaj Michał Żyro. Dziękuję ślicznie. Dobrej nocy. A my się widzimy w Jaga w Studio Słoneczna już za tydzień, środa 19.28 września. Kłaniam się państwu bardzo, bardzo nisko. Emil Kamiński, Jaga TV. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.